Witam Was, widzowie, w kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj fajna pogoda w końcu. Mam zapiętą talerzówkę. Jest to chyba już ostatni dziś odcineczek z John Deere'ka. Już później będziemy dalej działać ciapkiem, czyli siew tak naprawdę został. Czy John Deere'a będzie jeszcze w tym roku? No nie wiem, zobaczymy. No widzicie, tu jest pole ostatnio uprawione po talerzówce, po orce. Naprawiam Wam, że mimo że tej słabej orki, tam niżej, bardzo ładnie się to uprawiło. I co tu jeszcze jest ciekawego? Nowa szyba, bo mi pękła w John Deere. Szybę zamówiłem na Zenoxie. Do Seba się zadzwoniłem. O dziwo zaskoczył mnie, bo była dostępna. I udało mi się ją dostać ze sklepu Zenox. Pamiętajcie jeszcze o naszym kodzie rabatowym rolnikowo.pl5. I co, naprawdę powiem Wam, że dobrze, kamera zrobił mi tym dzień. Wymieniłem ją w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jedziemy uprawiać jeszcze jedno pole talerzówką, bo mi zostało. No i co? I to byłby koniec pracy z John Deere'kiem na ten rok. Naprawdę. O, jedziemy sobie, pijamy jedyneczkę i czwóreczkę. Powoli ruszamy. O. Jedziemy na pole. Zobaczcie, jest tu straszna duchlina była. To prawda, są te bryły, ale jeszcze te bryły rozbiję tonami, ale za to jak mi się ładnie pole wyrównało, no to ja powiem Wam, że jest niebo a ziemia, naprawdę, no nie? Co, talerzóweczka zapięta, wielki zachód słońca. Pisaliście mi sporo komentarzy, że orka słabo wyglądała i tak dalej. No wiecie, wymieniłem lemiesze w pługu, tym wszystkimowym, nie starczyło funduszy na, żeby wymienić jeszcze błozy, bo to głównie o błozy chodziło, dlatego ten punkt tak ściągało i też był mały błąd zrobiony, że nie było luźno na po prostu na łańcuchach i dlatego też ta orka była taka nierówna. No ale jak widzicie, pole się fajnie uprawiło, jeszcze bronkami tu przelecę, tam też jest uprawione do samego końca. Idziemy na ostatnie pole, uprawimy, zobaczycie jak to się robi pod talerzówką, jaki jest fajny efekt. Co prawda ta talerzówka mogłaby mieć 2,2 metra i bez, nawet nie czuł tego, ale jak to mówiliśmy Wam w komentarzach, robimy czym mamy. Także nie od razu Kraków zbudowano. Nie od razu Kraków zbudowano, także wiecie Panowie, w tym roku był kombajn, w przyszłym roku może się pomyśli nad większym koniem wyścigowym, wtedy będzie orka szła tak jak należy, no nie? No. Dobra. Ja sobie jadę, zaraz się widzimy, ustaję talerzówkę i będziemy dalej talerzować. Wjeżdżamy od lewej strony talerzówką. No, nawet, że to ładnie robi. Co do spalania John Deere'ka chciałem Wam powiedzieć, bo tam pytaliście, czy dużo pali, czy nie. Powiem Wam tak, szczerze, porównując do 30 i tego, co robiłem rok temu 30 i ile wyniosło mnie paliwo do 30, a ile wyniosło mnie teraz do John Deere'ka, to naprawdę powiem Wam szczerze, i poza tym jaki różnica w komforcie, jeszcze różnica w komforcie jazdy John Deere'kiem uprawy z napędem 4x4 jest nieporównywalna. Nawet doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, ci którzy mają większe sprzęty, to na pewno wiedzą. Ja pierwszy raz w tym roku posmakowałem tak naprawdę dopiero porządnego sprzętu, można powiedzieć, porządnego ciągnika, bo zobaczcie jak to kurczę pięknie wygląda, podaję, można przyjechać to. No, wracając, porównując komfort jazdy do 30, a do John Deere'ka, no to sami widzicie, nawet komfort powiedziałbym, że lepszy jak w Zetorze, ponieważ mamy tu jeszcze nawiew dodatkowy w oryginale w ciągniku. Mamy tu nawiew, mamy tutaj leciwą kabinę, wygodne biegi i naprawdę ta praca tym ciągnikiem jest niebo a ziemia. Też ma 3-litrowy silnik, to jest 3-cylindrowy w turbo. Czekajcie, muszę skontrolować trochę wyżej, bo to pole jest specyficzne bardzo i ono jest wilgotne. Miejsca są takie, że jest sucho, a miejsca są takie, że potrafi woda stać nawet. Teraz mnie zapytacie, czemu tak wolno jadę. No jadę z tego względu wolno, ponieważ jest tu dość nierówno i jest to pierwszy przejazd. Chcę go w miarę porządnie wykonać. No i wracając, komfort jest o wiele lepszy, naprawdę 60
tam sercem, wiadomo, za Ursusem, ale się kryje. Jest to już inna technologia, inna budowa skrzyni. Jest to silnik turbo, naprawdę rewelacja, naprawdę. Jakbym, nie wiem, czy jak będę celował w przyszłym roku w ciągnik większy, to właśnie czy to nie będzie taki John Deere, tylko że na przykład 12-26-50 czy 28-50, ponieważ już taki 19-50 jest ciężko dostępny po prostu. No widzicie, mówię, że to nierówno. Po prostu jest ciężko dostępny i też ciężko z częściami. O, jest zachód słońca, chciałem wam nagrać jeszcze fajnie to, jak uprawia sobie. Już widzieliście raz, jak talerzowałem John Deere'kiem, ale mówię, dograłem jeszcze jeden odcinek. Pole się ładnie wyrówna i wracając jeszcze do spalania, to talerzowałem w piątek 4,5 godziny, można powiedzieć, że bez przerwy zrobiłem sobie test taki spalania, zmierzyłem sobie, policzyłem i wyszło mi przez 4,5 godziny talerzowania 22 litry paliwa tylko spali przy talerzowaniu, gdzie na przykład 30 musiałaby spalić tego paliwa dwa razy tyle, ponieważ wiadra miałoby ciężej, a ten John Deere sobie jedzie w tym momencie, jakby jechał na pusto. Stąd należy dać komu talerzów na 1,8 metra. I taka sytuacja wygląda. No cóż, tu mogę wam więcej dodać. Jak mi coś przyjdzie na myśl, to wam zaraz dogram. Ja sobie na spokojnie przejadę dookoła te przejazdy. I co? Chyba coś jeszcze opowiem, no, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jak to się prezentuje po talerzowaniu. No jest to glina. Jeszcze bronami się przyda rozbić. Tu jest takie miejsce i są takie koła, po prostu ze trzy koła takie, że jest mokro. Naprawdę, no różnica jest ogromna po przejechaniu talerzówką, a przed talerzowaniem, no nie? Bo zobaczcie, jest tu strasznie ciężkie pole. Ale chociaż jest wilgoć, jak susza by przyszła, nie daj Bóg, to mi nie grozi, można powiedzieć. No bo tu jest wilgotno, no tu jest dół, są tu łąki. Widzicie, nawet mgła się tworzy dookoła. O, zobaczcie, jak to się prezentuje jeszcze z boku, ten John Deere. Power Synchron. Rarytas już można powiedzieć, bo jak szukałem sobie ciekawości takich, bo byłby na pewno, odkrywam, bo byłby idealny do na moje potrzeby. Nawet i te 15-20 hektarowornego można by orać. Obciążniki by mu się dorzuciło, czy nawet tuza zrobiło i... No, wiadomo, jeszcze co, jakby nie wuja, to by nie było, także co, trzeba mu podziękować serdecznie, bo naprawdę zrobiło to robotę niesamowitą w tym moim przypadku. To pewnie do tej pory bym jeszcze orał 30 i by się tu męczył, bo było mokro, a ten sprzęcik idzie bez problemu, no nie? Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Się robi ciemno i zimno w kabinie, jest ogrzewanie, jest fajnie, przyjemnie. No i co? Zrobię jeszcze miniaturkę, bo telefonu nie wziąłem, na miniaturkę, że zdjęcie. Opa! Jeden telefon. Brudno, ale spokojnie posprzątam, bo to po mojej orce. Nie przejmujcie się. Niska. Na radę muszę wam podłączyć, będę musiał sobie baterię na GoPro. A jeszcze coś ciekawostek. John Deere ma aż 3 tony udźwigu na tuzie, z tego co patrzyłem. I ta seria z tych wszystkich, które wychodziły, czyli tam 16, 50, 18, chyba 50 jeszcze jakieś mniejsze, chodziła o 4 albo 5. Jest to jedyna wersja tego John Deere'ka z turbo po prostu. I tam jakiś widz pisał mi w komentarzu, że one dużo palą. Szczerze, jak jest to turbinka w tym ciągniku, to całkiem inna jest kultura pracy tego silnika. Wiadomo, to turbo robi robotę. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem pozdrowić widza naszego, którego spotkałem dzisiaj w pracy. Pozdrawiam cię, kolego. Mówię, że jesteś tam z koło Huty, koło Bielin, także pozdrawiam cię serdecznie. Będzie, zobaczymy jeszcze nie raz w pracy. No i co? Powoli pola ubywa. Nagrałem wam takie przebitki.
jak to wtedy by mi się przydał, bo samemu nagrywać to jest ciężko. Nagrałem dla was przebitki jeszcze, jak to talerzówka sobie sama idzie. Czołgniczek ma bardzo przyjemny dźwięk, jest taki, no jak to 3 cylindry turbo. Ten tłumik też ma, pewnie chodziłby głośniej, wiadomo, bez tłumika, no ale naprawdę ma przyjemny dźwięk, jak na 3-cylindrowy ciągnik. Tak sobie fajnie mruczy, nie warkocze, nie pierdzi, tylko sobie po prostu mruczy ten ciągnik. Bardzo jest żwawy na gaz, patrzcie. Bardzo szybko reaguje, no ale to wiadomo, przez turbinę. No już można powiedzieć, że 1/3 pola za mną. Może nawet lepiej. Jeszcze pewnie ze 40 minutek i będzie po robocie, no. Jeszcze pewnie dzisiaj czepiali, jeszcze raz to powiem, że wolno, no ale nie będę jeździł szybko, ponieważ jest to nierówno. Spalanie byłoby duże, zamordować sprzęt to jest moment, tym bardziej, że tu są kamienie i ta talerzówka pewnie talerzówce były pokrzywione. A tak sobie mało spali, nie grzeje się i wszystko jest tak na swoim miejscu, można powiedzieć, tak jak należy. No. Jedziemy sobie ze sprzęcikiem. Widzicie, jakie tu jest nierówne pole i nie ma co tu gonić. Strasznie zrujnicowana gleba. Przewaga twardej B, z tego co wiem, co mi tu mówiła właścicielka tej dzierżawy, a moja sąsiadka, bo ona kiedyś pracowała właśnie w agencji i badała tereny po prostu. Tereny badała glebowe, no i mówiła właśnie tu mniej więcej, gdzie jaka gleba tu jest. Także jest tu przewaga czwartej B, u mnie jest mieszana piąta z czwartą, z przewagą piątej. No tu są takie, no mówię wam, że 30 metrów dalej odjeżdża się i już jest całkiem inna gleba. Szkoda, bo ja Daniela jest, jak widzieliście na odcinku talerzowania, jest już kamieniste pole i jest czerwona taka ziemia. Przez to, że tam gdzie te drzewa, widzicie, kamieniołom był kiedyś. Wybierali normalnie, gdzie kamienie, jak budowali cokolwiek, bo tam po prostu taka góra kamienista, no. Takie mamy uroki naszych ziem. No, okolica jest bardzo ładna, jak to szwagier Stacha mówił, pozdro, Waldek. Ta okolica nasza jest bardzo przyjemna, bardzo ładna, jedna chyba, nie wiem, można powiedzieć, że najładniejsza ze wszystkich okolic tutaj w okolicy Kielc. No i możemy jak możemy po prostu. Tak. Ono powoli robi, zaraz GoPro 7 będziemy traciło na jakości. Może w przyszłym sezonie sobie kupimy 10 albo 11. To już jest sprzęt, który zarobił na siebie i podwójnie może powiedzieć, że zarobił na siebie. Zarobił na siebie, jak zbieraliśmy na nią, pierwszy raz to zarobił na siebie. No i jeszcze zarobił teraz tak naprawdę przez ten czas od 2018 roku, to jest czwarty rok leci kamery, na piąty bym powiedział. Czwarty rok minął lipca, bo kupiliśmy ją na żniwa wtedy. Tak mówię, przyjemnie, ciepełko, wieje sobie, nie jest jakiś mega nadmuch włączony, tylko taki delikatny, żeby się to nie ubudował. I sobie jeździmy. Bardzo fajna dzisiaj pogoda była na uprawę. Co mieli wolne, to pewnie korzystali. Mateusz orał tam, pewnie nagrał dla was odcinki z siewu. Nie wiem, czy będzie ten odcinek mój pierwszy talerzowania z jej uprawy, czy będzie pierwszy ten z siania, te maliny, które już będą do zniszczenia, można powiedzieć, bo widzicie, co tu się dzieje. No i tak, jedziemy. Jedziemy dalej z sprzętem. Nie mam ich to nagrać. Nie mam ich to nagrać z boku, jak sobie talerzuję, niestety. Niestety nie ma kto tego nagrać i a ja sam nie wyjdę, nie puszczę ciągnika, nie będzie przecież jechał. Drona mogłem wziąć, on nagrywam ujęcia z góry, jak to wygląda. Ale zobaczcie, jak jest różnica w talerzowanym polu, a nie w talerzowanym. Jest pole równe, jeszcze tylko bryłkami przerówna, żeby te bryłki w 100% rozbić, ile się da. I będzie pięknie już, nie? No, dobra, to wiedziałam. Może jeszcze jakąś przebitkę nagrywam z dźwięku silnika samego. Zobaczymy. Dobra widzowie, już mamy ciemno niestety. Mamy już ciemno. Ja już kończę to pole, tak naprawdę skończyłem. I co? Dla
zbudowane jest całe. Poprzeczkę jeszcze zrobię na górze i mamy pole wyrównane. Jest to użyźnione na pewno lepiej. Czy się no te rozbite są te bryły, te nierówności. Te nierówności są rozbite. Jadę na górę, zrobię poprzeczkę sobie. Zajęło mi to 1,5 godziny. Jest tu 1,30 hektara, jadąc średnio około 6,5-7 na godzinę. Zależówką 1,80 m, wiadomo, gdzieś tam nakładki robiłem, to nie jest jak łatwo bije się. No i mówię, że nie jeździłem dzisiaj na godzinę, bo to bez sensu. Musiałbym mieć na przykład pościerni z koła, można tak sobie latać. Ale tu jest mokro, tu jest kurcze nierówne pole, po orce było, no ale teraz wszystko się zmieni. Jeszcze tu prąką sobie przejadę i będziemy siać. Myślę, że będzie to koło czwartku, jak dobrze pójdzie, jak wszystko dogra, dogramy w czasie i co. I będziemy siali już, tu będzie siana pszenica oślista. Odmianę wam powiem podczas siania, ponieważ nie pamiętam teraz. Jest to rok temu siał znajomy Jacek po centrali i w tym roku ja będę miał jak, tak jakby drugi siew. Pierwszy raz będę siał taką pszenicę. Jestem bardzo ciekawy efektów i bardzo ciekawy tego, jak ona będzie wyglądała i się prezentowała tu u nas na polach. No i co jeszcze mogę wam więcej powiedzieć, widzowie kochani. Powoli wracamy do domu. Trzeba iść coś zjeść w końcu, się napić jakieś kawy albo zimnego piwa, bo ostatni cały tydzień był w bardzo wysokim tempie. Było wiele przygód, jak szyba, to samochód rozwaliłem i tak w kółko. Praca do wieczora, jak na polu, to w garażu i tak. No i tak to się prezentuje. Tak się prezentuje John Deere po pracy. Nocą z zewnątrz kogucik LED-owy, jak fajny. Fajnie miga. Nie wiem, czy nie widać tutaj. Turbinka się studzi, a my kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał.